Cześć, tu Magda. Dzisiaj pokażę Wam wielką wyprawkę od firmy Astra, gdzie jest masa artykułów papierniczych, no i opowiem Wam o nich więcej. Tyle tego mam tu przed sobą, że właściwie zastanawiam się, od czego zacząć. Jestem aż zagubiona. No dobra, zrobię na początku taki front i tutaj będę mówiła o tych rzeczach, które są przede mną. Kleje. Lubię kleje w sztywcie, dlatego że nie brudzą, zajmują nie za dużo miejsca. Jak widzicie, są w trzech wielkościach. Najmniejsze zobaczymy. One są suche, nie lepią, szybko przykleja się kartka do kartki, jak używamy takiego sztyftu. Myślę, że sporo w ciągu roku ich zużywacie, dlatego pewnie producent pomyślał o tym, żeby dać taki gigapak. Ale największym czadem wśród klei najróżniejszych jest klej znikający. Mam tutaj blok rysunkowy, który też jest podstawowym wyposażeniem w wyprawce zarówno szkolnej, jak i przedszkolnej. Ale pokażę Wam, co robi takiego klej. Jest on fioletowy i wydaje się, że taką kartkę można bardzo tutaj tym fioletowym zabrudzić. Nie pachnie jakoś specjalnie, może dobrze, nie chce się go przynajmniej jeść. No i co, zobaczcie. Maluję sobie takim klejem coś, żeby potem mogło się przykleić i zobaczcie, co się dzieje. Znika, robi się bezbarwny i jest to bardzo, bardzo wygodne w używaniu. Dlaczego? A dlatego, że po prostu mogę mieć jakiś jeden element na przykład na kartce, chcę mieć pomalowany i wiem, gdzie ten klej jest, bo czasami nie widać, że coś jest doklejone, bo kleje są przezroczyste i właśnie dokładnie precyzyjnie w tym miejscu mogę to zrobić. O, tu się widzę, jeszcze pewnie musi rozsmarować, ale zniknie co do joty, trzeba dać mu tylko chwilkę, więc to jest hicior, klej fioletowy znikający. Super, super patent. No dobrze, to może zabiorę się za bardzo dorosły sprzęt do pisania, czyli pióra i długopisy. Mam tu pióro ze stalówką, to dla tych, co już lepiej piszą. I to jest pióro, które jest marki Zenit. Piszę bardzo delikatnie, w ogóle piórem się pisze przyjemnie. To jest takie miękkie pisanie i pisanie piórem uczy tego, żeby tak bardzo nie dociskać kartki, bo nie ma takiej potrzeby, bo ten atrament delikatnie wydostaje się właśnie ze stalówki, a to pióro ma taką specyfikę, że ma taki miękki, gumowy, bardzo przyjemny w dotyku uchwyt, ale też palce się nie przesuwają i od razu uczy tego chwytu szczypcowego, który jak opanujecie, to potem to pisanie będzie przyjemne i łatwiejsze, tak? Bo ten chwyt szczypcowy jest taki docelowy, najlepszy i wszyscy tutaj zalecają, żeby wszyscy tak pisali, ale różnie łapiemy te długopisy, szczególnie jak się śpieszymy i tak to wynika. Z tego tu są dwa wkłady, jak się jeden zużyje, drugi możemy zmienić, oczywiście możemy dokupić same wkłady, a pióro sobie trzymać. A teraz też bajer, bo to jest pióro kulkowe, słuchajcie, ale ono też ma wkłady właśnie takie atramentowe. O, już otwieram wszystko. Zobaczcie. Odkręcam, jeden wkład wchodzi tu, klikam, żeby on dostał się do elementów piszących, zaraz go rozpiszę, a drugi wrzucam tu, więc mam go pod ręką, w każdej chwili mogę go zmienić, nie muszę go nosić tam w jakichś piórnikach, nie wiadomo czym. O, czekajcie, muszę go rozpisać, pióro troszkę wcześniej rozpisałam, a temu damy chwileczkę, żeby ten... O, jest. Och, i super, super pisze. O, to jest naprawdę bardzo miłe pisanie. I tak samo jak w przypadku pióra nie trzeba mocno dociskać, bo cieniusieńka linia się wydostaje i bardzo przyjemnie to wszystko pisze. No, to tak z tymi dorosłymi akcesoriami poważnymi do pisania. A teraz kredki, yeah! Przesunę tutaj troszkę to towarzystwo. O, i zabieram się za kredki. Najsympatyczniejsze kredki jumbo, kredki świecowe, proszę bardzo, są wielgachne, w ogóle kredki Astry nie brudzą rąk, a te dodatkowo i tak mają takie papierowe wkładki, takie owiki dookoła. No i tu mamy mocny kolor, bardzo przyjemny i tu rysunki mogą być totalnie szalone. Bardzo ciekawe, czy piszemy cienką, grubszą,
czy cieńszą linią, czy po prostu rozmazujemy cały wkład. Świetnie to wygląda, kredek nie trzeba temperować i to jest super, po prostu jak nam się troszkę zrobi zbyt matowa, to troszkę boczkiem, boczkiem, boczkiem i mamy ją, znowu mamy cienką, już tutaj zamykam, ale jedną zostawię, żeby Wam porównać te kredki z kredkami woskowymi, już takimi premium, tak się nazywają. No dobra, dwie niech mi zostaną, bo zobaczcie sobie, jak wyglądają te premium. Tu mamy 12 sztuk w opakowaniu. Taram. I one nie brudzą rąk. I nie muszą mieć wcale tych wkładek. Te są troszeczkę grubsze, ale te są zupełnie sympatyczne do trzymania. Też pięknie rysują, naprawdę pięknie. Troszkę może zobaczcie, pełniej tutaj zapewniają przestrzeń. O, jeszcze jak mi się wezmę jeden kolor, widzicie? Ale podobnie bardzo. W zależności od tego, jak mocno przyciśniecie, taki efekt tego pisania będzie. Dobra, już tutaj chowam. Jakość, super jakość. Ja rozrabiam. Słuchajcie, ja to w ogóle lubię świecówki, bo naprawdę można się nimi wyżyć i nie tam, że świat jest jakiś czarno-biały, tylko jest po prostu pełna tęcza kolorów i szybko w ogóle jest efekt tego rysowania. Już tu robię porządek, bo dzisiaj mam tyle akcesoriów, że ja muszę mieć porządek na biurku, bo inaczej tu się pogubię ze wszystkim. No tak to z kredkami świecowymi. A teraz ołówkowe. Panią dziękujemy, a teraz ołówkowe. No zaczynam od tych jumbo. Tu takie sprytne otwieranie jest. Czasami ciężko to złapać, a tak to klik. A, mamy otwarte. Kredki jumbo są super, bo to opakowanie 12 kolorów od razu ma temperówkę. Wygodne, szczególnie, że temperówka jumbo, moi drodzy, to temperówka jumbo. Tak, to jest rozmiar duży. Dobrze, już rysujemy. Jakiś kolor wezmę niebieski. Jak one ładne są, w ogóle trójkątne. Mają przekątną trójkąta, dzięki temu znowu ten chwyt szczypcowy ćwiczymy, ale ładnie rysują. Grubasy, więc gruby ten wkład, dużo będzie rysowania, jeszcze może coś zielonego. No ale to jest jakby następna kredka po tej kredce świecowej, bo to już jest takie precyzyjniejsze kolorowanie. I powiem Wam jeszcze, przeskoczę tak troszeczkę do temperówek i są temperówki jumbo, bo zobaczcie, to jest taka temperówka, już otwieram, która ma aż 3 wkłady, nie tam te 2. Widzicie, kiedyś był z jednym otworem, z 2, a ta jest z 3, więc się zmieści po prostu jeszcze turbo jumbo kredka w tym jak najbardziej. Dobra, chowam kredki. A teraz coś, co bardzo wyróżnia firmę Astra i w ogóle, znaczy markę Astra od tych najróżniejszych rzeczy, jakie są na rynku, najróżniejszych akcesoriów, bo moi drodzy, mamy kredki dla hurtowników. Nie wiem, czy jesteście hurtownikami, jakie tam macie, zużycie kredki na głowę. Mamy kredki dwustronne, czyli nagle z naszej takiej klasycznej 12-kolorówki robi się 24, a z 24 robi się 48. I to jest właśnie taki zestaw z temperówką w komplecie. Tu jest temperówka, a tu jest schowana temperówka. One są takiej samej długości, tylko tutaj temperówka jest z przodu. Otworzę te Turbo Jumbo Gigabuyer Deluxe. One też są trójkątne, ale są delikatniusie. Już mi tutaj temperówka wlazła. O, wychodzimy, panie, panowie, wychodzimy, wychodzimy. O, nie chcę robić zamieszania, bo to tyle tych kolorów. Mi się to wszystko rozsypie. Ops, 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 ops. Mamy to, dobra? O, i robię demolkę, widzicie. Ale kolorów. Nawet jest srebrna i złota, ale czadziur. Zobaczcie, złota. Bardzo ładnie rysują, tak delikatnie. Znowu trójkątne rysowanie, wygodne. Ale po prostu wścieklica z tymi kolorami. I biały, i czarny, i czerwony, ale ślicznie rysują. Wow! Nawet zobaczcie, jakie odcienie bliskie, a jednak... Ale super, dobra, teraz coś w niebieski pójdę. Bardzo ładnie rysują, naprawdę jestem pod wrażeniem. No i to, że są po prostu dwukolorowe, to nawet sprytny pomysł. Ergonomiczny, no i jeszcze chyba nie wiem, czy ktoś z Was ma aż 48 kolorów. No jak nie, to jest dobry pomysł, bo macie 2 w jednym. To oczywiście mam masę różnych temperówek, tak? Tu są takie na 2
wkłady w porównaniu z tą Jumbo, jak już to dla starszych myślę, tak? Jak się to Jumbo nie macie kredek Jumbo, to ta będzie super, bo elegancko można ją trzymać i temperować po prostu przy biurku, a nie biegać do kosza na śmieci, że się wszystko rozsypie, więc super patent i zresztą bardzo estetyczny i ładny. No to co? Słuchajcie, flamki teraz. Dobra, to flamki stróżkowe z trójkątnym uchwytem. Takie mam flamki i takie mam flamki. To zacznę chyba od tych gigantów. Dobra, flamastry trójkątne. No, super. Flamastry trójkątne, grubasy takie, wielkie trójkątne grubasy. No, to jest rysowanie, to rozumiem. Jeszcze wezmę jakiś wściekły kolor. Jakiś dzisiaj w ogóle w róż jakoś idę. Ale zaraz, słuchajcie, pójdę w zielony, żeby nie było. Dobra. Ładnie piszą. Malują, super. To te wyglądają tak, te wyglądają. Są troszkę, mają mniejszą średnicę, bezbarwne takie końcówki, ale one malują troszeczkę jak flamastry, bo mają tą końcówkę, znaczy jak flamastry, jak delikatny pędzelek, o to chciałam powiedzieć, bo można naprawdę precyzyjnie tutaj coś wykombinować, dlatego że tak jest ścięta końcówka danego flamastra, ale też potrafią rysować jak bardzo duże grubasy albo bardzo cienkie linie możemy nimi robić. No i ostatnie flamastry, fajnie tak kompaktowo chowane, bo w dwóch rzędach. Ta-da! To można nimi pisać w sumie w zeszycie jak długopisem. O, zobaczcie, o czerwony to chyba raczej jakiś profesor, znaczy się nauczyciel. A zobaczymy jeszcze taki kolor, chociaż jakieś pas pisałam, pamiętam, zielonym długopisem w zeszycie. Trochę było z tego afery, to się przeniosłam na fioletowy albo taki lekki błękit, ale żeby nie był taki smutny granat, to właśnie rysowałam błękitem. Fajnie, że takie składane, bo po prostu nie zajmuje bardzo dużo miejsca. No to tyle z flamków. I cóż tu jeszcze mamy? Może plastyliny, to będzie jeszcze kolorowo. Plastyliny, tu jest po prostu zatrzęsienie. Czego tu zacząć? Od największych, giganty. Tu jest srebrny, złoty i miedziany ekstra, czad. Tu jest złoty ekstra, 12 plus 1, czyli 13 kolorów. Tu 24, tu 18, a tu taka klasyczna 12. To chyba te największe otworzę, to zobaczymy jak to tam. Do wyboru, do koloru, ile miejsca w plecaku jest, taką można zrobić. A moje nożyczki, czekajcie, muszę się tutaj rozbroić ten zestaw. Okej. Już. O, klasyka, a tutaj o, srebrna, fajne te kolory. To jest chyba ta złota, zobaczymy jak to wykleja. Jak tam złota, ładna, srebrna. I ta miedziana z takim połyskiem jest. No, czadzior. Ładne kolory, dynamiczne, intensywne. Jest co wyklejać. Farby. Plakatówki tu mam takie, które są o 90. urodziny Astry podkreślone, bo w tym roku firma Astra ma 90 lat. No i cóż, i na 90, słuchajcie, 12 plus 1 ekstra. I to jest chyba kolor, ciekawe, który był ekstra z pomysłem, ale to jest pewnie kolor cielisty, który po prostu udaje skórę. Jak rysujecie postacie ludzkie, to myślę, że super możecie namalować tak twarz, bo ona po prostu jest bardzo zbliżona do odcienia ludzkiej skóry i wtedy wygląda bardzo prawdziwie. Nie musicie tu mieszać, tylko już taki ekstra naturalny macie. Czyli stawiamy na naturę, ale jeszcze chciałam Wam pokazać trochę akcesoriów do malowania. To jest mój ulubiony pędzel. Właśnie zastanawiam się, czy on jest do malowania twarzy, ale nie, on jest jak najbardziej do malowania. Wielką przestrzeń można nim pomalować, można różne techniki malarskie stosować. Strasznie śmiechowy jest. No a w zestawach pędzli tu są najróżniejsze. Pędzel z naturalnego włosia, przyjemnie się nim nie rysuje. No i cóż, tu mamy grubości pędzli. Zobaczcie, 2, 4, 8, 10, 16. I to jest 5 sztuki, 3 sztuki takie podstawowe, pewnie od których możecie zacząć, a jak już się zabierzecie za malarstwo bardziej, to
to weźcie ten zestaw większy, przyjemnie się na pewno będzie tym malowało. No i coś bardzo fajnego i zgrywuśnego to jest taki pojemnik na wodę, który no nie wyleje Wam się, jak oczywiście to ma otwór, tak, na tą wodę, ale jak będziecie nieśli, to się w ten sposób tak bardzo nie wyleje, to trochę chroni, a taki pędzelek można z boku sprytnie odłożyć, jak nim nie malujecie, a macie, używacie kilka, a jak nie, to go wsadzacie do środka i możecie go opłukać dokładnie. To tak, no i co? Ołóweczki i gumeczki mi zostały, to tutaj zmieniam stronę. Ołóweczki i gumeczki. A ołóweczków cała masa, raz, dwa, trzy i gumeczek po prostu paleta. Europaleta gumeczek myszek i to jest myszka prawdziwa, niech mi ktoś powie, że to nie jest gumka myszka, jak to jest jak najbardziej gumka myszka. I jeżeli chodzi o tak, tu mamy klasyczne takie ołówki HB, zresztą wszystkie są, to taka najbardziej popularna grubość, która jest przydatna. Oba są z gumką, te mają kształt trójkątny, te mają za to tabliczkę mnożenia, co myślę, że się bardzo przyda. A tu mam takie grubasy do pisania, otworzę je, pokażę Wam, czyli tak zwana wersja jumbo, bo wersja jumbo jest po prostu wygodna, tu jeszcze możecie się podpisać, swoje imię napisać i wersja jumbo jest super, bo może służyć nie tylko do pisania, tu mam akurat go tak ostro zaostrzonego, taki trójkącik, ale możemy go złagodzić jakąś temperóweczką, o, tak żeby był mięciutko zakończony, o, na ostro, na szpikulec, tak był zatemperowany akurat z trzech stron. Bardzo ładnie rysuje, prosto, można się bawić w rysunek jak najbardziej plastyczny, no i czarować tym ołówkiem w różny sposób. No i co, gumeczka. Patrzymy, jak tam nasza gumeczka myszka się sprawia. Och, jaka to jest pracowita, normalnie dziewczyna. Tak. Gumeczka się elegancko sprawia, więc jak tam coś Wam nie wyjdzie, to gumeczka się z tym rozprawi. Tak to wszystko wygląda. Czy coś o czymś jeszcze zapomniałam? Chyba wszystko. Myślę, że wyprawka jest naprawdę spora. Myślę, że wybierzecie coś dla siebie i wsadzicie do piórnika czy do plecaka to, co Wam jest najbardziej potrzebne. Hity Wam podkreśliłam, klej zabieram i życzę Wam pięknych prac plastycznych i dużo zabawy w otoczeniu tej pięknej palety kolorów. Cześć!